epoki literackie liczymy od momentu, kiedy człowiek wynalazł pismo, a więc od około 4 tysiąclecia przed naszą erą. Starożytność, inaczej antyk, trwała od tego właśnie momentu, aż do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku naszej ery. Nazwa wywodzi się z łacińskiego wyrazu antiquus, co oznaczało stary, dawny i zamierzchły. Antyk jest kolebką sztuki, której cechami były piękno, symetria, harmonia oraz zasada mimesis, polegająca na naśladowaniu natury. Nie ukazywano starości, choroby i brzydoty. Rzeźby i malowidła przedstawiały ludzi młodych i silnych, a także sportowców, herosów i bogów. Do czasów dzisiejszych zachowały się wielkie, symetryczne budowle, takie jak świątynie, akwedukty i amfiteatry, np. grecki Partenon czy rzymskie Koloseum. Z antycznej Grecji wywodzi się podział na rodzaje literackie, epikę, lirykę i dramat, a także teatr, mający swoje początki w obrzędach ku czci Dionizosa. Najsłynniejsi starożytni pisarze to Homer, Wergiliusz, Sofokles, Eurypides oraz Horacy i Safona. Antyczna Grecja to także kolebka filozofii, czyli poszukiwań odpowiedzi na odwieczne pytania ludzkości, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Najsłynniejsi filozofowie to Sokrates, Platon i Arystoteles, zaś najważniejsze szkoły filozoficzne to Stoicy, Epikurejczycy i Cynicy. Filarami kultury europejskiej są Biblia, czyli pisma Starego i Nowego Testamentu, które powstawały od VIII wieku przed naszą erą na Bliskim Wschodzie, oraz mitologia, czyli politeistyczny system wierzeń starożytnych Greków i Rzymian. Z Grecji wywodzi się też demokracja, czyli ustrój polegający na udziale obywateli w sprawowaniu władzy. Po starożytności nastąpiło średniowiecze, trwające ponad 1000 lat i zakończone w drugiej połowie XV wieku, między innymi poprzez odkrycie Ameryki przez wyprawę dowodzoną przez Krzysztofa Kolumba. Nazwę epoki wymyślili ludzie renesansu, wykorzystując łacińskie wyrażenie media etas, czyli wieki średnie. Najważniejszym średniowiecznym poglądem był teocentryzm, uznający Boga za przyczynę i cel wszystkiego, co się dzieje. Religia i Kościół odgrywały dominującą rolę w kulturze, polityce i życiu społeczeństwa. Literatura miała cel dydaktyczny, czyli uczyła ludzi właściwych postaw oraz zachęcała do pobożnego życia. W dziełach prezentowano trzy wzorce osobowe – walecznego, szlachetnego i pobożnego władcy, takiego jak król Artur, honorowego i oddanego królowi rycerza, tak jak w pieśni o Rolandzie, oraz świętego, ascety umęczającego ciało, by znaleźć się bliżej Stwórcy, tak jak w legendzie o świętym Aleksym. W sztuce pojawiały się motywy memento mori, czyli przypomnienie, że każdego czeka śmierć, oraz dans macabre, ukazujący śmierć tańczącą z ludźmi wszystkich stanów, który miał przypominać, że śmierć jest sprawiedliwa wobec każdego i nikt jej nie może uniknąć. Najważniejszymi średniowiecznymi filozofami są święty Franciszek z Asyżu, święty Tomasz z Akwinu i święty Augustyn. W średniowiecznej architekturze dominowały dwa style – romański, czyli przysadziste budowle o grubych murach i małych oknach, oraz gotycki, charakteryzujący budowle wysokie, strzeliste i bogato zdobione, z wysokimi i wąskimi oknami. Kolejną epoką jest zapoczątkowany w drugiej połowie XV wieku renesans. Upadł wówczas Konstantynopol, co spowodowało wyjazd uczonych do Europy. Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską, przez co upowszechnił się dostęp do książek, zaś Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, co zmieniło postrzeganie świata. Nazwa wywodzi się z francuskiego słowa oznaczającego odrodzenie, a odrodzić się miały myśl antyczna i ludzkość. Średniowieczny teocentryzm został zastąpiony przez antropocentryzm, stawiający w centrum zainteresowania człowieka oraz jego prawo do szczęścia. Pojawił się też humanizm, wywodzący się z myśli starożytnego filozofa Terencjusza, autora słów „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Pojawił się wzorzec człowieka renesansu, osoby wszechstronnie wykształconej, utalentowanej i interesującej się wieloma dziedzinami. Idealnym przykładem jest Leonardo da Vinci, nie tylko malarz i rzeźbiarz, ale także pisarz, matematyk, architekt, muzyk, filozof, matematyk i prekursor anatomii. Renesansowa sztuka sięgała po wzorce antyczne. Pojawił się nurt zwany klasycyzmem.
Hołdowano w nim cechom takim jak w antyku – pięknu, symetrii i harmonii. Najważniejsi twórcy to Leonardo da Vinci, Rafael, Tycjan i Michał Anioł. Na renesans przypada także reformacja, która zapoczątkowana została wystąpieniem Marcina Lutra. W 95 tezach wytknął on księżom popełniane przez nich błędy. Spowodowało to rozpad kościoła i wyodrębnienie się z niego luteranizmu, anglikanizmu i kalwinizmu. W odrodzeniu nowe życie otrzymały antyczne nurty filozoficzne, stoicyzm zakładający zachowywanie spokoju i utrzymywanie dyscypliny oraz epikureizm postrzegający szczęście jako brak bólu i cierpienia. Najważniejszymi filozofami epoki są Erasm z Rotterdamu, Tomasz Morus i Machiavelli. Z pisarzy należy pamiętać nazwiska takie jak Dante Alighieri, Boccaccio, Tomasz Morus oraz Miguel Cervantes. W Polsce jako pierwszy w języku narodowym zaczął pisać Mikołaj Rej, zaś za ojca polskiej literatury uważa się Jana Kochanowskiego, autora m.in. pieśni, fraszek i trenów. Po renesansie nastąpił barok obejmujący okres od końca XVI do XVIII wieku. Nazwa wywodzi się od portugalskiego słowa baroku, oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. Dlatego epokę tę określa się słowami takimi jak dziwność, nieregularność i nietypowość. Ludzie baroku przeciwstawili się renesansowemu optymizmowi, dostrzegli ludzką nietrwałość i niepokojące przemiany świata. Wywołało to w nich rozdarcie i zwątpienie. Pojawił się motyw vanitas, skupiający się na przemijaniu człowieka i świata. W baroku odrodziła się religijność i nastąpiła kontrreformacja, czyli ruch powierzony jezuitom, który miał przeciwstawić się renesansowej reformacji i zmierzać do odnowy kościoła. W poezji natomiast pojawiły się nowe nurty – metafizyczny, skupiający się na ukazaniu trudów egzystencji, dworski, stanowiący rozrywkę dla bywalców dworów oraz konceptyzm, dążący do nieustannego zadziwiania czytelnika. W polskiej literaturze wyróżnia się też nurt ziemiański, skupiający się na życiu szlachty i mówiący o codzienności, obyczajach i sprawach narodowych. Sarmatyzm oznaczał przekonanie polskiej szlachty o pochodzeniu od starożytnego ludu Sarmatów oraz o ich ważnej pozycji w Europie. Sarmatów cechowały patriotyzm, przywiązanie do tradycji, wystawność i gościnność, ale z czasem cechy te przerodziły się w megalomanię, niechęć do zmian, ksenofobię, pijaństwo oraz nietolerancję i kłótliwość. W czasach baroku nastąpił przełom w sztuce teatralnej. Najsłynniejsi ówcześni dramatopisarze to Szekspir, twórca tragedii takich jak Romeo i Julia i Macbeth oraz Molière, autor Świętoszka i Skąpca. Barokowa sztuka jest bardzo różnorodna i wyraża sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu. Dzieła prezentowały głęboką religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój. Najsłynniejsi malarze to Rembrandt, Rubens i Caravaggio. Pojawił się styl rokoko. Cechował się on bogactwem szczegółów, dekoracyjnością, asymetrią i swobodą kompozycji. Był charakterystyczny dla kultury dworskiej. Okres baroku to także rozkwit muzyki świeckiej. Wynaleziono nowe formy muzyczne, takie jak sonata, koncert i uwertura. Trzema najważniejszymi kompozytorami tego okresu byli Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Antonio Vivaldi. Oświecenie przypada na XVIII wiek. W Polsce mniej więcej od początku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego do wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza w roku 1822. Nazwa pochodzi od światła jako metafory rozumu rozpraszającego mroki niewiedzy. Za najważniejszą wartość uznawano wówczas wiedzę, dzięki czemu nastąpił rozwój nauk, opracowano pierwszą powszechną encyklopedię, a także nastąpił rozwój prasy, która umożliwiała społeczeństwu dostęp do wiedzy i informacji. Na słowach barokowego filozofa Kartezjusza „Myślę, więc jestem” oparły się dwa nurty filozofii. Racjonalizm twierdzący, że źródłem poznania jest rozum i empiryzm, według którego świat poznajemy dzięki doświadczeniu. Pojawiły się również ateizm, nieuznający istnienia Boga, oraz deizm, potwierdzający, że Bóg może istnieć, ale nie wpływa na losy świata. W literaturze pojawiły się trzy główne nurty. Klasycyzm uznający, że celem literatury jest nauczanie, sentymentalizm uznający, że celem literatury jest wzruszanie, oraz rokoko obejmujące utwory rozrywkowe.
W Polsce oświecenie przypada na czas, w którym szlachta korzystała z przywileju liberum veto, czyli mogła w razie niezgody zrywać zjazdy sejmowe. Przez to stała się celem przekupstw i ulegała korupcji. Pomimo uchwalenia Konstytucji 3 maja nie udało się uchronić kraju przed trzema rozbiorami i całkowitą utratą niepodległości. Jednak w tym okresie dokonano doniosłych dzieł. W Warszawie powstał pierwszy w kraju teatr, bracia Załuscy założyli jedną z największych w ówczesnej Europie bibliotek, założono pierwszą nowoczesną szkołę wyższą, Collegium Nobilium, a także powstały Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Komisja Edukacji Narodowej. Romantyzm przypada na koniec XVIII i początek XIX wieku, a w Polsce od wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza do Powstania Styczniowego, które wybuchło w 1863. Nazwa pochodzi od dawnych opowieści awanturniczo-przygodowych oraz przymiotnika romantyczny, oznaczającego wówczas coś zmyślonego i fantastycznego. Romantycy sprzeciwili się oświeceniowemu patrzeniu na świat. Uznali, że rozum to nie wszystko, gdyż oprócz materialnego świata istnieje coś więcej, a żeby to pojąć, potrzebna jest intuicja i dusza. Pojawiły się irracjonalizm i mistycyzm, czyli skupienie się na intuicji, uczuciach i duchowości, jako drogach do poznania lepszych niż rozum. Dla polskich romantyków niezwykle ważne było poczucie tożsamości narodowej. Walka o kraj toczona była nie tylko za pomocą powstań, ale też literatury, poprzez poruszanie kwestii historycznych i wątków narodowo-wyzwoleńczych. Pojawiło się określenie wieszcz, oznaczające poetę natchnionego i duchowego przywódcę narodu. Za polskich wieszczów uznawano wybitnych pisarzy Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. W architekturze stosowano głównie dwa style, neogotyk nawiązujący do gotyckich średniowiecznych budowli i orientalizm inspirowany budownictwem wschodu, czerpiący z Indii, Chin i krajów arabskich. W malarstwie dominowały tajemniczość, tęsknota i smutek. Używano też elementów symbolicznych i fantastycznych. Najważniejszym malarzem był Niemiec Caspar David Friedrich. Akcja dzieł literackich miała miejsce głównie na łonie przyrody bądź we wsi. Dużą rolę odgrywała ludowość i fantastyka, stąd w utworach romantycznych często pojawiają się duchy, nimfy czy wróżki. Powstały też nowe gatunki literackie – ballada, powieść poetycka, dramat romantyczny i sonet. Najważniejsi pisarze epoki to Johann Wolfgang Goethe, Walter Scott, George Byron i Victor Hugo, a w Polsce Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Aleksander Fredro. Pozytywizm przypada w Europie na drugą połowę XIX wieku, a w Polsce od upadku Powstania Styczniowego w 1864 roku do ostatniej dekady XIX wieku. Nazwa pochodzi od książki Kurs filozofii pozytywnej, którą napisał Auguste Comte. Ze względu na rewolucję techniczną, epoka ta bywa nazywana wiekiem pary i elektryczności. Pozytywizm przeciwstawił się romantycznym namiętnościom. Zamiast poezji, uczuć, intuicji i geniuszu ważne stały się proza, rozsądek, nauka i praca. Pozytywiści stawiali sobie zadania społeczne, a inspiracji szukali w codzienności i w zwykłym życiu. Program polskiego pozytywizmu zakładał pracę w czterech obszarach. Praca organiczna polegała na traktowaniu całego społeczeństwa jak organizmu, gdzie każdy człowiek powinien przyczyniać się do rozwoju narodu. Praca u podstaw oznaczała pracę z najuboższymi warstwami społecznymi dla poprawy ich bytu. Emancypacja kobiet była postulatem zakładającym równe traktowanie obu płci, a asymilacja Żydów dążyła do zwalczania przejawów antysemityzmu. W sztuce pojawiły się trzy kierunki. W realizmie artyści starali się w realistyczny sposób przedstawiać życie i codzienność. W naturalizmie nie ukrywano chorób, brzydoty czy starości, gdyż są one nieodłączną częścią życia, zaś eklektyzm zakładał łączenie różnych treści i elementów z różnych stylów i epok. Ówczesna literatura skupiała się na relacjonowaniu codziennego życia. Starano się dokładnie odwzorowywać rzeczywistość i nie upiększać świata, a także edukować i uwrażliwiać społeczeństwo. Powstały wówczas nowe gatunki literackie – nowela, obrazek, felieton i reportaż. Do najważniejszych pisarzy należą m.in. Balzac,
Gustave Flaubert, Aleksander Dumas i Lev Tolstoj, a w Polsce laureat literackiej Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz, a także Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Młoda Polska przypada na koniec XIX i początek XX wieku. W Polsce od około 1890 roku, gdy pojawiło się nowe pokolenie twórców, do roku 1918, kiedy po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Nazwa wywodzi się z cyklu artykułów Artura Górskiego, w których przyrównał on zjawiska w polskiej literaturze do przemian w kulturze europejskiej. Młodopolscy artyści nie zgadzali się na pozytywistyczny kolektywizm, ciągłą pracę i pomijanie indywidualności. Czuli się wyjątkowi i odmienni od zwykłych ludzi, których pogardliwie nazywali filistrami. Sami siebie określali mianem bohemy lub cyganerii, czyli grupy artystów wyrażających pogardę dla konwenansów, materializmu i norm społecznych. Artyści uważali, że sztuki nie powinno się traktować zadaniowo, lecz jako cel sam w sobie, stąd hasło sztuka dla sztuki. Tak jak w romantyzmie, zwrócono się w stronę życia wiejskiego i folkloru i czerpano z nich inspiracje. Zjawisko to nazywamy chłopomanią. W filozofii dużą rolę odegrały poglądy żyjącego w romantyzmie Artura Schopenhauera, który uważał, że ludzie nie są w stanie osiągnąć szczęścia, a ich życie staje się przez to pasmem cierpień. Innymi ważnymi filozofami byli Friedrich Nietzsche i Henry Bergson. Na światopogląd młodej Polski miał wielki wpływ zbliżający się koniec XIX wieku, który poskutkował dekadentyzmem, czyli prądem prezentującym pesymistyczną postawę człowieka względem świata. Wyrażał on też przekonanie o bliskim upadku cywilizacji. W sztuce pojawiły się nowe kierunki. Impresjonizm, który polegał na utrwaleniu ulotnych chwil, wrażeń i momentów, symbolizm mający na celu przedstawienie tego, co niewyrażalne, wywodzący się z impresjonizmu postimpresjonizm oraz secesja charakteryzująca się liniami falistymi i postulująca stylową jedność sztuki. Najważniejszymi polskimi twórcami okresu Młodej Polski są poeci Kazimierz Przerwa-Tettmajer, Jan Kasprowicz i Leopold Staw, a także uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla prozaik Władysław Reymont oraz dramatopisarze Stanisław Wyspiański i Gabriela Zapolska. Kolejną epoką jest dwudziestolecie międzywojenne, czyli lata 1918-1939. Obie dekady międzywojnia całkiem się różniły. Pierwsza przesycona była radością z nastałego wreszcie pokoju. Odbudowywano zniszczenia, nastąpił rozwój miast i boom gospodarczy. W drugiej dekadzie zaś pojawiły się kryzys ekonomiczny i pesymistyczne nastroje związane z przekonaniem o nadciągającej katastrofie. W tym czasie zaczęły rosnąć w siłę niebezpieczne ideologie, takie jak nazizm w Niemczech, faszyzm we Włoszech i komunizm w Rosji. Skutkiem tego był katastrofizm wynikający z rosnącego poczucia zagrożenia wybuchem kolejnej wojny i przekonaniem o rychłym upadku cywilizacji. Sztuka międzywojnia zerwała z tradycją wiernego odwzorowywania rzeczywistości. W malarstwie pojawiły się nowe kierunki. Abstrakcjonizm polegał na tworzeniu nowej rzeczywistości, złożonej z różnorodnych kształtów i plam. Surrealizm posługiwał się groteską i zniekształceniem, podobnym do snów czy halucynacji. Kubizm posługiwał się rozbiciem na bryłowate partie oraz stosowaniem ostrych linii, konturów i łuków. A ekspresjonizm miał ukazywać stany wewnętrzne oraz więź człowieka z naturą, Bogiem i innymi ludźmi. W Polsce popularni stali się poeci, tacy jak Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Julian Tuwim czy Adam Warzyk. Jedną z najbardziej wpływowych grup poetyckich był warszawski Skamander. Skamandryci poruszali tematy takie jak teraźniejszość, witalizm i aktywizm oraz starali się przybliżyć poezję do zwykłego człowieka. W opozycji do nich stała grupa Awangarda Krakowska, których tematy krążyły wokół tytułu ich manifestu Miasto, Masa, Maszyna. Poeta zaś według nich był jak projektant, stosujący minimum słów i maksimum treści. Najważniejszymi prozaikami epoki są Stefan Żeromski, Zofia Naukowska, Witold Gombrowicz, a także Brunon Schulz. Zaś najsłynniejszy dramatopisarz to Stanisław Witkiewicz, znany też jako Witkacy.
Okres wojny i okupacji rozpoczął się atakiem wojsk niemieckich na Polskę 1 września 1939 roku. Zakończył zaś kapitulację Niemiec 8 maja 1945. Był to przerażający okres, a terror opierał się na mordowaniu cywilów, masowych egzekucjach, wywózkach i bezlitosnym traktowaniu. Koniecznością stało się przeżycie za wszelką cenę. Eksterminację narodu żydowskiego przez hitlerowców w okresie II wojny światowej nazywamy Holokaustem. Niemcy organizowali transporty z podbitych miast europejskich i gromadzili Żydów w gettach, a później wywozili ich do obozów koncentracyjnych. Tam dokonywali masowej eksterminacji poprzez wyniszczającą pracę, egzekucje i gazowanie w specjalnie przygotowanych do tego komorach. Pokoleniem tragicznym tego okresu są też Kolumbowie, nazwani tak od powieści Kolumbowie rocznik 20 Romana Bratnego. Gdy wybuchła wojna, dopiero wchodzili w dorosłość. Ich plany i marzenia zostały przekreślone, musieli chwycić za broń i walczyć, co często oznaczało poświęcenie życia. Do Kolumbów należeli poeci Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy i Tadeusz Różewicz. Jedną z najstraszniejszych zbrodni wobec Polaków było rozstrzelanie ponad 20 tysięcy polskich obywateli, głównie oficerów i przedstawicieli inteligencji. Miało to miejsce wiosną 1940 roku w Lasach Katyńskich. Decyzję o masowych egzekucjach podjęły najwyższe władze Związku Radzieckiego, co przez lata ukrywano jako winnych, wskazując hitlerowców. Literatura i sztuka miały wówczas na celu dokumentowanie rzeczywistości oraz zbrodni popełnianych przez Niemców i Rosjan. Przedstawiały więc głównie życie w obozach i w okupowanej Polsce. Do najważniejszych autorów należą Aleksander Kamiński, autor Kamieni na szaniec, Gustaw Herling-Grudziński, który napisał Inny świat, Zofia Naukowska, autorka medalionów i Arkady Fiedler, twórca Dywizjonu 303. Epoka współczesności rozpoczęła się zakończeniem II wojny światowej. Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego i została jego państwem satelickim, nie mogącym o sobie samodzielnie stanowić. Przyjęty został komunistyczny ustrój polityczny, co spowodowało uzależnienie gospodarcze i polityczne od Sowietów. Tworzona wówczas sztuka miała służyć partii i pokazywać jedyny słuszny styl życia – odbudowę kraju po wojnie, pracę na rzecz społeczeństwa i wspólne działania na rzecz dobrobytu. Taki kierunek nazywamy realizmem socjalistycznym, inaczej socrealizmem. Władza posługiwała się propagandą, przeinaczając rzeczywistość i manipulując społeczeństwem. Funkcjonowała cenzura, która dopuszczała do wydania tylko zatwierdzone przez urząd utwory i artykuły. Zakazane były krytyczne wobec rządzących komentarze i publikacja dzieł niezgodnych z linią programową partii. Pozostałe pisma wydawano w tajemnicy, w ramach tzw. drugiego obiegu. Pisarzy tworzących w latach 50. i 60. nazywamy pokoleniem współczesności, a działających w latach 68-76 nową falą. W 1989 roku, dzięki działaniom Solidarności i obradom Okrągłego Stołu, dokonała się przemiana ustrojowa, która doprowadziła do odzyskania suwerenności, stworzenia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Czasy współczesne są okresem niezwykłego rozwoju i skoku technologicznego. Dzięki rozwojowi internetu świat zmienił się w tak zwaną globalną wioskę. Człowiekowi udało się stanąć na Księżycu, wykorzystać energię atomową, opracować napęd odrzutowy czy antybiotyki, proces transplantacji. W tempie niespotykanym nastąpił rozwój w niemal każdej dziedzinie. Zmieniło się też oblicze sztuki. Niesłabnącą popularnością cieszy się kultura masowa, przeznaczona dla szerokiej i niewymagającej widowni. Wielką rolę zaczęła odgrywać reklama. Pojawił się pop art zakładający łączenie sztuki z życiem oraz postmodernizm zakładający, że wszystko co było do wymyślenia zostało już wymyślone. Z najważniejszych pisarzy tego okresu należy pamiętać nazwiska takie jak Albert Camus, Ernest Hemingway, Umberto Eco czy Kurt Vonnegut. Zaś z polskich pisarzy, laureatów Literackiej Nagrody Nobla, czyli Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską i Olgę Tokarczuk, a także Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Andrzeja Sapkowskiego. W kolejnych filmach zajmę się teorią literatury i dokonam omówienia lektur.
Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.